Na 10 miesięcy więzienia skazał Sąd Rejonowy w Świdnicy mężczyznę, który 16 kwietnia tego roku zabił kobietę idącą ulicą. Dodatkowo zakazał mu na 5 lat prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do tragedii doszło w czwartek 16 kwietnia tego roku. Wczesnym popołudniem na pełnym gazie w ulicę Równą wjechał czerwony Opel Zafira na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Świdniczanie opowiadali potem, że swój rajd zakończył na pobliskiej latarni. Niestety nie była ona w stanie zatrzymać siły pędu i samochód uderzył w budynek. Tego dnia przechodziła tam 52-letnia mieszkanka Świdnicy. Wychodziła ze sklepu znajdującego się przy ulicy. Uderzenie przyparło ją do muru i wypchnęło do środka. Widok był przerażający. Kobiecie urwało nogę. Niestety Świdniczanki nie udało się uratować. Mimo szybkiej akcji ratunkowej zmarła wieczorem tego samego dnia w szpitalu. Sprawcą wypadku był 45-letni Przemysław S. Jego również przewieziono do szpitala. Mężczyzna nie potrafi wyjaśnić, dlaczego w czwartkowe przedpołudnie stracił panowanie nad samochodem i wpadł na chodnik. Zasłaniał się zanikiem pamięci. Prokurator postawił kierowcy zarzut spowodowania wypadku ze śmiertelnym skutkiem. 21 października rozpoczął się proces. Obrońca oskarżonego Tomasz Bokszczanin złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze 10 miesięcy pozbawienia wolności. Zgodził się na to prokurator i pełnomocnik oskarżyciela Marcin Magiera, reprezentujący córkę zabitej kobiety. Wyrok nie jest prawomocny. Dzisiaj sąd wycofał też wobec Przemysława S. tymczasowy areszt i mężczyzna opuści więzienie. Jak powiedział nam jego obrońca, będzie się starał o warunkowe zwolnienie. Do odsiedzenia zostały mu 3 miesiące aresztu. Pracownicy placówek podległych miastu chcą podwyżek pensji. 19 października spotkali się z władzami Świdnicy. Byli też gośćmi Komisji Spraw Społecznych. 1 października podwyżki otrzymali już pracownicy Świdnickiego Urzędu Miejskiego. Oscylują one pomiędzy 150 a 500 zł. Miały one wyrównać nierówności płacowe, które istniały w magistracie. Nie objęły one jednak pracowników MOPS, SIOK, OSIR czy biblioteki. Dlatego zareagowały związki. 19 października przedstawiciele Związku Zawodowego Świdniczanin spotkali się z prezydent miasta Beatą Moskal-Słaniewską i jej zastępcami Markiem Suwalskim i Szymonem Chojnowskim. Podczas rozmów padły deklaracje ze strony urzędu o podwyżce sięgającej 5%. Ma ona zostać przyznana wszystkim pracownikom od nowego roku. Ale związki nie są do końca usatysfakcjonowane. Podczas posiedzenia komisji mówiły, że 5% w wypadku osoby, która zarabia najniższą krajową, nie będzie to w ogóle odczuwalne. Winą za sytuację obarczają poprzednią ekipę, która doprowadziła do 10-letnich zaległości. Od obecnej oczekują wyrównania zaszłości. Pracownicy miejskich jednostek są rozgoryczeni. Na pismo, które wysłali do urzędników w 2014 roku z prośbą o zabezpieczenie środków na przyszłoroczne podwyżki, do tej pory nie dostali żadnej odpowiedzi. Od Komisji Spraw Społecznych i Radnych oczekują pomocy i wsparcia. I taką deklarację 19 sierpnia otrzymali. Komisja postanowiła skierować wniosek do prezydent miasta o rzetelne sprawdzenie i ocenę pracy poszczególnych jednostek i płac na poszczególnych stanowiskach jeszcze przed dokonaniem jakichkolwiek zapisów w nowym budżecie. 9 osób weszło w skład nowo powołanej Rady Sportu w Świdnicy. Wyboru dokonała prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Członkami Rady zostali Anna Januszko ze Stowarzyszenia Aktywności Fizycznej i Zdrowia Aktywni Pozytywni, Dariusz Stachurski, MKS Polonia Świdnica Stal, Elżbieta Gaszyńska, Miejski Klub Siatkówki, Jan Masłowski, SKPR Świdnica, Krzysztof Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica, Małgorzata Zapardec, Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Olimpia w Świdnicy, Piotr Pasa, MKS Polonia Świdnica, Mariusz Paździora, Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Gryf, Sylwester Romaniuk, Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica. Nowa Rada będzie zespołem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Do jej zadań w szczególności będzie należeć opiniowanie strategii w zakresie kultury fizycznej, opiniowanie budżetu miasta w części, która dotyczy sportu, projektowanie programu rozwoju bazy sportowej, konsultacje uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendium wyróżniającym się zawodnikom czy też trenerom. Z Radą tą konsultowane będą również wszelkie plany imprez sportowych i rekreacyjnych, które będą organizowane na terenie miasta.
Z Radą konsultowane będą plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje w mieście. Wcześniej niż w ubiegłych latach Świdnickie Lodowisko zaprasza mieszkańców na ślizgawkę. W tym roku już 25 października w niedzielę na godzinę 8 zapraszamy na pierwszą ślizgawkę i tradycyjnie na dzień dobry mamy w ofercie podwójną ślizgawkę w cenie jednego biletu. Świdnicki obiekt cieszy się niesłabnącą popularnością. W ubiegłym roku odwiedziło go 97 tysięcy osób. Czy w tym roku frekwencja będzie jeszcze większa? Myślę, że tak. Lodowisko w Świdnicy było pierwszym lodowiskiem na Dolnym Śląsku i generalnie od wielu lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem gości, nie tylko ze Świdnicy, ale z całego regionu. W ubiegłym sezonie korzystało z obiektu blisko 100 tysięcy osób. Myślę, że w tym roku będzie to podobna ilość. Bardzo duża grupa osób uprawiających tutaj na naszym obiekcie rekreację, ale też na przykład ciekawostkowo także drużyny sportowe, bo na naszych obiektach również wieczorami trenuje zespół amatorski hokeja na lodzie z Wrocławia. Także jeśli ktoś ma na przykład też smykałkę właśnie do hokeja na lodzie, to można sobie wynająć tafle lodowiska w godzinach wieczornych i na przykład zagrać w hokej na lodzie. Inauguracyjna ślizgawka 25 października będzie trwała nie jedną, ale aż 2 godziny, przy czym goście zapłacą tylko za 1 godzinę. Podobnie będzie w soboty, niedzielę, święta oraz w czasie ferii szkolnych. W nadchodzącym sezonie będą obowiązywały te same ceny co przed rokiem. W tygodniu za godzinną ślizgawkę trzeba będzie zapłacić od 3 do 6 zł, a w weekendy od 4 do 8 zł. Karnet 10-wejściowy to wydatek rzędu 60 normalny i 30 zł ulgowy. Z ulg mogą korzystać dzieci, młodzież szkolna i studenci za okazaniem ważnej legitymacji. Na miejscu można zaopatrzyć się w kask ochronny, wypożyczyć lub naostrzyć łyżwy. Gruziński zespół muzyczny zaśpiewa w Świdnicy i to 3-krotnie. Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne, już 4 koncerty zaduszne w Świdnicy. Staje się to powoli tradycją i w tym roku przygotowaliśmy dla Państwa gruziński zespół wokalny Sahioba. Kiedyś już odwiedził nasze miasto, ale tylko tak króciutko na liturgii, natomiast teraz będziemy mieli aż 3 koncerty w Świdnicy. Na koncerty zapraszamy 25 października, 31 października i 2 listopada. Już w najbliższą niedzielę gruziński zespół zaśpiewa w Świdnickiej Katedrze. Muzykę cerkiewną usłyszymy o godzinie 19. Wstęp dla wszystkich mieszkańców bezpłatny. Oprócz tego zespół weźmie udział w nabożeństwach w niedzielę 25 i 1 listopada tutaj w cerkwi o godzinie 10. Serdecznie zapraszamy na kto na co będzie mógł. Wszystkie koncerty są różne i też warto zobaczyć, usłyszeć ten śpiew w żywej liturgii. Serdecznie zapraszamy na koncerty zaduszne.